Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj zajmiemy się wymianą dętki, co ja gadam. Będziemy właściwie łatać dętkę, bo złapałem ostatnio kapcia. Nie wiem, czy to można nazwać poradnikiem. MRF 140RC doznał kontuzji opony i dętki, właściwie bardziej dętki. Moi drodzy, klucz 19, wcześniej poluzowałem sobie śrubę. Trzeba wyciągnąć ośkę, ale przed tym jeszcze tam są takie dwa imbusy. Te dwa imbusiki jeszcze poluzujemy elegancko. Ładna jest pogoda nareszcie. Można byłoby skorzystać z niej i sobie dziś pośmigać. Generalnie, o kurde. Generalnie to najlepiej w mojej ocenie to oddać do wulkanizacji taki temat. Powiem wam, że no nie wiem, czy to poradnik. Jaki poradnik, skoro ja jeszcze nigdy nie wymieniałem w picie opony, nie kleiłem dętki ani opony. Ale zakładam, że to jest taka sama sytuacja jak przy rowerze. No, przy rowerze lub podobna, albo trochę cięższa, no bo jednak będzie tu ciężej wydobyć tą dętkę niż w takim zwykłym rowerku. Tu są takie jeszcze dwa imbusiki. Nie wiem, czy je widzicie, ale to jest mało ważne, bo to jest w sumie zdjęcie koła. To jest chyba najprostsza opcja. Jaka może być? Przy okazji jeszcze możemy zobaczyć, jak sytuacja smarna wygląda w tym temacie. Są takie tulejki jeszcze. O, i pyk. Jest koło uwolnione. To będzie do obczyszczenia i do nasmarowania elegancko. Widzę, że do środka się nie dostało zbyt dużo tego syfu, także jestem zadowolony. No i co? I mamy koła zdjęte. Muszę wam powiedzieć, że sytuacja tutaj, jeżeli chodzi o jakieś tam brudy, nie jest najgorsza. Bym powiedział, że nawet jest wyśmienicie czyściutko. Smar jest taki, no, bym powiedział, jakby świeży. No w sumie dużo nie było przejechane, no ale widzieliście, trochę było jeżdżenie. Słuchajcie, taki jest myk, żeby tam oponę jak najbardziej rozgrzać, dlatego ja ją tutaj zostawię na słońcu, niech ona się nagrzeje, będzie łatwiejsza w demontażu. Tu widzę, niektóre szprychy są, ponaciągamy te szprychy później. Generalnie o co się rozchodzi? Cała trudność polega na tym, żeby nie zniszczyć felgi, nie? Nie wiem, czy ona jest aluminiowa, chyba jest aluminiowa, o ile się nie mylę. Później to sprawdzę magnesem jeszcze. No ale jak jest metalowa i zedrzemy tą farbę, no to będzie Lipton. Tu jest taki jeszcze utrudniacz. Kupowałem kiedyś łyżki i kupiłem jakoś, nie wiem dlaczego, jedną. Dlatego tu podłożymy jakąś matkę, żeby to lepiej zeszło, ale poczekamy, aż trochę się to wszystko nagrzeje. Moi drodzy, zakładam, że trochę się nagrzała ta oponka. Tu jeszcze chyba trochę powietrza jest, dlatego odkręcimy tą może maszynkę. Tutaj z drugiej strony kurekka jest zawsze taki plasticzek, który powinien nam to ułatwić. Idzie elegancko, ale powietrza nie ma w ogóle. Dobra, odłóżmy teraz to, żeby się nie zabrudziło w żaden sposób. Co ja chciałem to odkręcić palcami. I wiecie co, to jest kurczę 12 z głębokim gardłem.
12 z Booking Garden w sensie będzie pasować do tego tematu. Masakra. Człowiek musi namęczyć. Dobra, odkręcamy to. I mówię, lipa jest, bo mam niestety. Znaczy nie mam łyżek dwóch, tak, dlatego będzie improwizacja. I prawdopodobnie mi się nie uda nie zniszczyć tutaj tej farby. Ale będę się jakoś starał. I jeszcze jest taki temat, że to mam utrudniony temat, bo tu się kameruje. Go odpiły po prostu. Niby git, ale no. O. Tak jakby wyszło. Fuh. Tak to jest, kurde, jak się rzeźbi i za bardzo nie masz czego urzeźbić. Dobra. Okej. Ja będę dętkę kleił, moi drodzy. Nie wiem, czy to dobry pomysł jest, bo tu jednak jakieś obciążenia chyba są, ale zobaczymy. Może się uda. Dobra, dętka jest. Zaraz obadamy, gdzie jest ta dziurka. Ale wiecie co? Trzeba sprawdzić łapą. Dokładnie, czy tutaj nie ma jakiegoś gwoździka, czy cokolwiek innego, co przebiło tą oponę. Dobra. O, jest. Kurde. Ale pięknie. Ciekawe, czy to widać. Będzie. Widzicie? Czekajcie. Jest gwóźdź. Cholerny. Ale ci. No. I trzeba wyciągnąć teraz dziada. Tu się tak wpasował. Tylko mu trochę łebek widać. Także tak to się właśnie. O. Najlepiej. Wiecie, że to nie gwóźdź, tylko kolec. Kurde. Od akacji chyba. Ale jaj. Niezły kolec. No, będzie trzeba go wydubać dobrze. Bo jeszcze trochę tu wystaje. Taka sytuacja, moi drodzy. Wymodelowałem sobie, moi drodzy, taką piękną łatunię. Tu jest jeszcze trochę. O. Schropowate tym. Kurczę. Druciakiem. Zarazem jeszcze odtłuszczę, bo widzę, że ten druciak jakiś brudny. Zaraz znajdziemy jeszcze dziurkę. Naklejamy za pomocą super glue. Moi drodzy, powiem wam, że stosowałem różne kleje, ale super glue to jest jednak, kurde, natychmiastowo się nakleja. A budapren gdzieś tam zawsze jakiś problem z tym budaprenem. Nie wiem, dajcie znać, czym wykleicie opony i dętki. I gitara będzie się trzymać, zobaczycie. Pojedziemy, kurde, w las. Kurde, wióry lecieć. Elegancka łatka. Chyba nie ulega wątpliwości, gdzie jest przeciek. Dobra, obczyszczam to.
i kleimy temat. Jak nie chcecie dopuścić do sytuacji, w której nie będziecie wiedzieli, gdzie jest dziurka, to warto wbić kawałek czegokolwiek. Może być wkręt, może być zapałka. Teraz jest, będzie wiekopomna chwila. Trochę lipa, że to są te prążki. Dobra, ja sobie to wyjmę, bo już pamiętam, gdzie to jest. Po prostu taka sytuacja. Przymiarka, coś takiego. No Carlos, urzeźbiłeś elegancko. Pyk. Super glut. Odbezpieczony. O, łatka leci, stój. Uroki pracy. No. Wszystko się wymyka spod kontroli. O. Widzicie? Prosty temat. Nadmiar można. Kilka chwil i wszystko jest poklejone. Razem z palcami. Nie, to musicie przydać, że druciarstwo pierwsza klasa. Ale liczy się efekt. Efektem będzie sklejona dziura. Zaklejona dziurka. Wulkanizator płakał, jak to widział. No, jest elegancko. O, tu kropla spadła. Gdzie jest zatyczka? Zapewne nie uda mi się wykorzystać do końca tego, z tego siuwaksu. Czyli w sensie, że zanim zaschnie. No i dobra. Jeszcze chwilę docisnę. I temat załatwiony, a z butaprenem bym się bujał nie wiadomo ile czasu. Wiem o co chodzi z tym klejem. Nie musicie mi mówić. Najważniejsze, że wszystko elegancko działa, jest sklejone. Zobaczcie, elegancja Galia. Dobra, zakładam temat na felgę. Teraz jak to trafi, żeby było dobrze. Widzieliście, kurczę, kolec był niezły, nie? Grubas taki. Ja myślałem, że to jest metal. Przez co chciałem go... Ciągnąłem go tak w sumie beznamiętnie. Jakbym wiedział, że to jest drewno, to bym się delikatnie z tym obchodził. Bo później kawałek, po prostu się widzieliście, ułamało to. No i się musiałem bawić, żeby wygrzebać resztę tego dziada. Ale taki kolec, masakra. Muszę uważać na te akacje. Dobra, jest. Dobra. Dobra. Powiedzmy, że weszło.
teraz tak, kręcimy tę maszynkę. Ja troszeczkę napompuję tam. Kurde, co ja robię? W tą stronę. Żeby ona się może jakoś ułożyła. Ta dętka. Dobra, chciałem zobaczyć, czy ona się czasami gdzieś nie skręciła z kubana. Dobra, sobie wyciągnę sobie tę maszynkę jeszcze. Będzie się łatwiej zakładało to. Kurde. Teraz jest kwestia taka. Żeby nie zniszczyć felgi znowu. I co, moi drodzy, nie obyło się jednak bez strat, jednak brak profesjonalizmu poniszczył felgę, ale trudno, da się to wszystko umalować. Felga jest, prawie jestem pewny, aluminiowa, także rdza w nią nie wejdzie. Ważne, że dętka wymieniona, co ja gadam, naprawiona. Teraz napompujemy. Cztery atmosferki, niech się ułoży. I po robocie, moi drodzy. I teraz tylko założyć na ośkę. I można śmigać. Moi drodzy, taki to był typ nagrywki. Zostawcie lajka. O, ale tu popierdzieliłeś, Carlos. No nic, nic się nie poradzi. No. Człowiek się uczy na błędach. I tak chyba nie jest tak źle. No, nie ma tragedii. Ciśnienie w oponie, jakie zostawię, to będzie jedna atmosferka. Z tyłu będzie około pół atmosferki. Tak jeżdżę w terenie. Pół do jeden, tak różnie zależy, ale zazwyczaj to około tak 0,7 jest gdzieś. Dobra, moi drodzy, ja to składam. Dziękuję za uwagę. Taki to był typ nagrywki. Trzymajcie się, lóweczka, do następnego.